Żył sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje. Mieli domek nad rzeką, w nim dwa małe pokoje. W jednym mieszkał pan Struś, w drugim pani Żyrafa. Były w pokojach krzesła, stół, kanapa i szafa. Żyli sobie spokojnie, żyli sobie po cichu, a dziad i baba także, a jakże, na strychu. A dlatego na strychu mieszkać z babą dziad musiał, żeby móc brać komorne od Żyrafy i Strusia. 7 fiołków płacili za mieszkanie co środę, za sprzątanie 100 krotkę i konwalię za wodę. To na wiosnę, a latem 7 chabrów i bratek. A Rumianek poza tym lokalowy podatek. Na jesieni 3 listki, 1 lipy, 2 klonu, 4 szyszki sosnowe i nasturcje z balkonu. Zimą śniegu 5 gwiazdek i sopelka 1/4 metra. Kwiatek z szyby zmarzniętej jako wzorek do swetra. Żyli sobie spokojnie, żyli sobie po cichu, Struś z Żyrafą w pokojach, dziad i baba na strychu. Mnie by także w tym domku żyło się doskonale, ale adres zgubiłem i nie mogę go znaleźć.